Witajcie kochani. W poprzednim odcinku omówiłam dla Was zimowe dyscypliny sportowe. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka rodzajów sportów letnich. Koszykówka, czyli piłka koszykowa. Jest to dyscyplina sportu drużynowego, w której pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie, próbując zdobyć jak największą liczbę punktów, wrzucając piłkę do kosza drużyny przeciwnej. Zawodnicy poruszają się kozłując piłkę, czyli odbijają ją o parkiet boiska. Siatkówka. To sport drużynowy, w którym biorą udział dwa zespoły. Siatkówka polega na odbijaniu piłki dowolną częścią ciała, najczęściej są to ręce, tak, by przeleciała ona nad siatką i dotknęła połowy boiska należącej do przeciwnika. Piłka nożna. Najpopularniejsza dyscyplina sportowa. Jest to gra zespołowa rozgrywana na boisku przez dwie drużyny. Celem gry jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika za pomocą nóg, głowy lub innych części ciała, z wyjątkiem rąk. Piłka ręczna. Zespołowa dyscyplina sportu, w której udział biorą dwie drużyny. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby bramek. Piłka może być rzucana, popychana, łapana, uderzana lub zatrzymywana. Zawodnicy oprócz bramkarza mogą zrobić jedynie 3 kroki z piłką, dlatego też muszą piłkę kozłować lub ją podawać. Badminton. Gra znana również jako kometka. Polega na przebijaniu nad siatką lotki za pomocą rakietek. Gra rozgrywana jest na punkty. Baseball. Jest to gra zespołowa, w której grają dwie drużyny. Ich zadaniem jest zdobywanie punktów i przeszkadzanie w tym drużynie przeciwnej. Zawodnik odbija specjalną pałką piłkę rzucaną przez miotacza, po czym rzuca kij i biegnie do najbliższej bazy, aby ją zaliczyć. Jeśli mu się to uda, biegnie do kolejnej i tak dalej, aż skończy bieg. W tym czasie przeciwnik, łapacz, próbuje złapać odbitą piłkę. Golf. Sport uprawiany na trawiastych terenach. Tenis ziemny. Jest to dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym. Polega na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad siatką na pole przeciwnika. Tenis stołowy. Gra, w której uczestniczą 2 lub 4 osoby, polegająca na odbijaniu piłeczki nad siatką na drugą połowę stołu. Piłeczka może uderzyć o stół tylko jeden raz. Wyścigi konne. Jest to sport polegający na współzawodnictwie 2 lub więcej jeźdźców, czyli osób dosiadających konia. Skoki przez przeszkody. Jest to konkurencja jeździectwa. Polega na pokonaniu przez jeźdźca i jego konia przeszkód ustawionych na torze z jak najmniejszą liczbą błędów. Kolarstwo. Jest to dyscyplina polegająca na ściganiu się na rowerach szosowych po drogach publicznych. Pływanie. Zawody pływackie odbywają się na pływalniach. W pływaniu sportowym wyróżnia się 4 style. Styl motylkowy, zwany również delfinkiem, styl grzbietowy, styl klasyczny, zwany żabką oraz styl dowolny. Sztuki walki. To sposoby walki wręcz. Najpopularniejsze sporty walki to boks, karate, taekwondo czy szermierka. Boks to sport, w którym dwoje zawodników walczy ze sobą przy użyciu pięści. Szermierka. Dwoje zawodników walczy ze sobą przy pomocy broni białej, zwanej szpadą. Łucznictwo. Jest to dyscyplina sportowa polegająca na strzelaniu z łuku do celu.
skok w dal. Sport, w którym zawodnicy wykonują rozbieg, odbijają się z jednej nogi z belki i lądują na piaszczystą część skoczni. Na krawędzi belki znajduje się listwa z plasteliną. Jeśli zawodnik podczas odbicia dotknie butem plasteliny, skok jest nieważny. Skok wzwyż. Konkurencja polegająca na odbiciu się i przeniesieniu całego ciała ponad poprzeczką zawieszoną na pionowych stojakach. Skok o tyczce. Skok odbywa się na takich samych zasadach jak skok wzwyż, z tą różnicą, że zawodnik do pokonania poprzeczki używa tyczki. Gimnastyka. Dyscyplina sportowa, w której zawodnicy wykonują specjalne układy z wykorzystaniem różnych sprzętów. Biegi lekkoatletyczne. Wyróżnia się między innymi sprinty, czyli biegi na krótkim dystansie, biegi długodystansowe, czyli tzw. półmaraton i maraton, biegi płotkarskie, gdzie zawodnicy biegną przeskakując przez płotki. Przedstawiłam Wam tylko kilka wybranych letnich dyscyplin sportowych. Jest ich znacznie więcej. Napisz w komentarzu, jaka dyscyplina lub jakie dyscypliny sportowe podobają Ci się najbardziej. Nie zapomnij również kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Kolejny odcinek już wkrótce. Do zobaczenia!